Siemka, szybkie info. Projekt pojawia się na kanale drugi raz z tego powodu, że YouTube nałożył na nasz film bezpodstawne ograniczenie wiekowe. Jednak my postanowiliśmy, że się nie poddamy i nie ograniczymy większej ilości z was możliwości obejrzenia tej przeróbki. Dlatego postanowiliśmy ocenzurować przekleństwa i wrzucić film na nowo. Miłego oglądania. By the way, część druga i już niedługo będzie w produkcji. W świecie, w którym 80% populacji ma nabyte supermoce nazywane kulikami, które umożliwiają dosłownie rzucić okiem, strzelać taśmą z łokci i rzucić kulkami analnymi z włosów, ja, Izuku Midoriya, należy do pechowej dwudziestki. Czy nie widzieli państwo gdzieś niebieskiego jeża? Jest bez mocy, wyśmiejmy go! Jesteś chudy, wojuneku! Śmiejcie się do woli, pewnego dnia będę prawdziwym bohaterem, tak jak mój idol, którego nigdy w życiu nie spotkam. All Might! Kurety, All Might, co za przypadek, niesamowite, jaka akcja. Cieszę się, że cię tutaj spotkałem, ponieważ myślałem, że... Czy możesz przestać? Izuku, możesz odpowiedzieć mi na pytanie, czy ktoś pozbawiony Quirka może zostać bohaterem? Nie! Już wolę umrzeć, niż nie być bohaterem! Ta jego upartość poruszyła mnie! Chcę ci coś zaoferować! Chcesz dragi? Nie, dziękuję. A chciałbyś Quirk? O tak! Zrobię wszystko, by zostać bohaterem! W porządku. Wyszkolę cię jak Stachu Jones w jeden księżyc. Ale najpierw musisz mieć mięśnie i być duży! O, świetnie! Z pewnością przygotowałeś dla mnie specjalny trening. Oczywiście! Posprzątasz te plaże. Nie zapomnij zagłosować na Green Party w następnych wyborach. To dziwne. Czy za posprzątanie tego miejsca prezydent przypadkiem nie zaoferował nagrody? Do roboty! Co on robi? Bardzo dobrze! Prawdopodobnie sprawiłem, że już więcej nie urośniesz i zarobiłem na tobie trochę hajsiwa za posprzątanie plaży. Znaczy, posprzątaliśmy te plaże razem! Teraz przekażę ci mój Quirk! Wreszcie! Udało się! Będę miał super moc! Super, gratuluję! A teraz... Bon appetit! To nie jest włos łonowy, prawda? Tak, tak! Nie chcesz znać odpowiedzi! No okej, ale czemu twój rozporek jest rozpięty? Nie chcesz wiedzieć! Okej, pora na egzamin wstępny! Hejka, jestem Oshako! Jesteś tą, w której się zakocham, prawda? Tak, jak zgadłeś? Jesteś pierwszą dziewczyną, która pojawiła się przede mną, pomimo iż jest to trzeci odcinek i rozmawia ze mną jak gdyby nigdy nic. Przed moją szkołą, no, i prawdopodobnie to do zobaczenia. Jesteście gotowi na los! Lody! Mam nadzieję, że spisaliście testament przed wejściem, ponieważ wszyscy umrzecie! Trenowałem miesiącami do tego egzaminu. Jestem gotowy, by... LEĆ KŁAWRU! LEĆ! Zachowałem się jak tchórz. Prawdopodobnie nie zostałem przyjęty do szkoły. Chociaż byłoby to dziwne, gdyż jestem głównym bohaterem, a samo anime nazywa się Moja Akademia Bohaterów, a to dopiero epizod czwarty. Helka is... Izu... Quill? Nieważne! Ten żart ma sens tylko po francusku. A tłumacz Izany to je... Jedyny na... A ciebie przyjęto do UA! Czy to nie wspaniale? Teraz oddawaj pieniądze! W końcu jestem w UA! W końcu mnie zaakceptują! Nowa klasa, nowy początek, będzie git! Ty jesteś tym niekompetentnym dzbanem, który obejrzy egzamin. Kurwa. Okej, okay, przynajmniej nauczyciel wygląda miło. Chyba przeszkadzam w wyśmiewaniu jakiegoś dzbana, który zjął egzamin. Kurwa, mać! Okej, okay, moim zadaniem jest zrobienie z was bohaterów. Więc trenujcie ciężko, albo skończycie tak jak inni, którzy zjebieli egzamin wstępny. A co się tak właściwie z nimi stało? Prawie zapomniałem. Wczoraj była rocznica, a ja nie zapaliłem żadnego znicza. Następnego dnia. Okej! Okay. Skoro już wszyscy się ze sobą zakolegowali, to czas, byście się nawzajem powybijali! Wow! Wasze stroje! Wasze kreacje! One są obrzydliwe! A teraz napieśniala dresie! Okej, okay. Już nie boję się Kaczana. Nie boję się. Boję się! O Boże, o kurwa! Widziałaś, mamo? Nie płakałem. Słuchaj, no, All Might, czy to nie będzie dyskomfort dla chłopaka, że za każdym razem jak użyje swoje mocy, to skończy w szpitalu? To nie tak, że zawsze kończy połamany.
Witajcie, małe gnoiki! Znajdujemy się w miejscu, w którym trenuje się superbohaterstwo. Nie z jakiegoś powodu jest ono oddalone w chuj daleko od szkoły. Jednakże jestem pewien, że żaden złoczyńca nie postanowi nas zaatakować. W końcu jesteśmy tu sami i mamy tylko dwóch bohaterów na miejscu! Na pewno będzie w porządku, prawda? Czemu tak milczycie? A, to dlatego. Jesteśmy potężnymi superzwolami. Wy, uczniowie UA, reprezentujecie system, który chcemy obalić. I was wszystkich rozkwym i wrócę do jednego! Wydaje mi się, że to właśnie my jesteśmy tymi, którzy was pokonują. Już nie musicie się obawiać! Gdyż przybyłem! Nie, nie trzeba! Dajemy radę! Tak, tak, spisałeś się! Ale zostaję jeszcze ja, psychol, zrobię jeden backstory, jeśli czytasz mangę! I mój Pokémon, Deus Ex Machina! Tak, jesteś złoczyńcą, ale jeszcze nie widziałeś mojej specjalnej techniki. Cios! Na serio! Było blisko. Jeszcze trochę i byłby tu niezły rozleźnej. Ej ty, podać ci pomocną dłoń? Nie, nie, dam sobie radę, nie trzeba. Dobra, zapłaci mi za to! Pokonany, znów mnie pokonał, lecz ja powrócę, gadżet! Chyba All Might. Stary nawyk. Walczyliśmy dzielnie i zwyciężyliśmy, lecz za jaką cenę? Teraz poza chujowymi scenariuszami będziemy dostawali banalnych wrogów z jeszcze gorszymi backstory. Jakie przewidywalne i błahe zwroty akcji jeszcze przeżyjemy podczas naszych przygód? Dowiemy się tego w drugim sezonie Akademii Tytanów.